możesz mieć jokera, wiesz, też jest ta możliwość. Ósemeczka. Dobra. Na tym młocie. Na pszenicę. Bo nas cena nic nie bierze. Nie, no ja tam papierosówki już pomału, nie? Jak ci stoi, pokaż. O, no. A haczyk jak jest? Na dnie leży. Na dnie, ale no. Tak płasko? Płasko. No właśnie, ja bym chciał, żeby go tak właśnie, jak kurwa na tym filmie wczoraj, żebym oglądał, że kurwa on tak kurwa delikatnie się unosi, tak balansuje właśnie. Ale będzie kaczki. Jada, no. Taki balans kurwa właśnie chcę zrobić. I ten... To będzie plan B. A jak B nie zadziała? Jak nie zadziała plan B, to do chałupy. To będzie niedziela, do chałupy. Kilo, no to kilo wrzucamy ziarno, no. Taktyka. Taktyka. Do wody. Dobra, do wody. Jakby z góry, to on tak. Inaczej ten. Mi się cyferki zmieniają, to wtedy jest elegancko. Zjadłeś? Takie dobre. Niam, niam. Ale pachnie. Bosko. Gruby ten pele. A to ten, co kupiłeś teraz? To jest artysta Maja, to już mieszałem. Plus Aller. Ale mi się ładnie ugotowało. W całym mieszkaniu jeszcze czuć. Nie trzeba daleko wyłożyć przecież. Nie wiem, jak to wyłożyć.
bo tutaj sąsiedzi łapią. Kukurydziane! Suma? Chłopaki, odpalamy, co? Suma. A tam lubią te sumy. One lubią na słodkie. Tutaj wyjątkowo. No. Ja miałam na truskawkę ostatnio chyba, z tego co dobrze pamiętam. No. Ale są ładnie tutaj zawsze. Cisza i spokój. Nie czuję tu ryby. Niestety. Dopiero pierwszy dzień. Testowałam, jak się zerwać z książką i ze wszystkim na kolanach. Pikło. Ty. Pikło znowu, wow. Byle nie leszcz, bo szkoda wywozić coś. Jaki pomysł? Nie będę zdradzał pomysłu do kamery, to na pewno. No, czy ty tam są? To jest tak dobre miejsce pod Ziga położyć faktycznie koło tego markera. Ty, trochę przejechałeś już, bo się będą darli tutaj. Co przejechałem? A tu patrz jaka góra. Tu. No, no zapisz szybko. To tu można postawić. Tu. Zwijam wędkę i przewozimy. Nie tki. Co Mietku? I Zbyszku? Nie taki Zbyszek to jest. Chodź Mieciu, wpłyniemy mu w żyłki. Co kombinujesz, Kuba, zaś? A już zrobisz? Co
O, mlecy. Co? Co ty? A może coś lekkiego? Miałeś to na biegu? Na wolnym biegu? A jak włączyłeś, to zaczął jechać, nie? I popuściło i... No dobra. Jakbyś miał od razu na biegu, nie? Pociągnąłby, zaciąłby. Gdybyś go jeszcze ten zaciął, nie? Kurde, no ale dobra. Przynajmniej coś jednak zadziałało. Szkoda. Ale dobra, słuchaj, czyli coś zadziałało, no nie? Jak pojedzie do góry, to czy on? Co się dzieje, nie? Byle nie wyzerować. Kto nie pije, ten nie żyje. Ej, to nie leszcz raczej. To... Boję się mu każdy. No pomału. Nie czuł się. Kurwa, ten haczyk federowy. Wypływamy? No, na waszych łydkach. Kuba. Kurwa, nie mów tak, jeszcze bo. Kuba mówił, że jak złapie karpia, to się kąpie z nim, także... W końcu. Na Ziga. Ja pierdziele. Jak się ma pecha, to się ma pecha. Pokaż to tle. Karp? Nie, ale. Nie słyszałam, tylko tak widziałam, że... Jechać, kurwa, od piątku, od czwartku. Rolka jak należy. A kurde. To mamy okazję polić, kurwa, sąsiadę. I pokazać mu, że się dał zrobić ryba na piątku razy. To jest ten zestaw. Liczyłem, co się w nocy jeszcze. No. Jak się obudziłam o 4 rano, sobie myślę, a... A bardzo ci się opłaca, to jest ładne pytanie. Kurwa, wyczeka na chyba najbardziej. W takim czasie? No nie wiem, chyba malu. Przynajmniej nie będziemy ostatni. Ten, parę. Jecha! Sak, sana do byczy, z kurwą, mam cię. Będzie ważne. Kurga. Po 15 będzie. Nie powiem, że to przy kobietach. Dominika, trzymaj. Bo... Ale czasami tyle bardziej niż ty. Tak. Idzie, bo to trzeba ważyć od razu. To właśnie. Weź po niej. Aż sobie do bluzy leci. Pomóż, zanim cię Rasio zrobiło. Ważysz całą noc. A
murów, które wykuje. Ale co tak, przyśniło się czy co? No ja co, no co? Nasi ubrany, się zapałem kurwa. Ale się Boże, to wiesz. No i dobra, fajna. No i Dominika, robisz zdjęcie? Ja nagrywam. Aha, o, czekaj, to ja po aparat jeszcze. To by 10 to cięższy. Dzięki ziomuś, żeś chociaż kurwa honor uratował. Takie grzbiety będą kurwa chodzić na gołej szupacze. No tak, tak. Weź mu pod pyskiem, weź. Żeby to ruszyć. Tyle się ślaszał. I... Dobry końca. Chcieliśmy wam podziękować za miłe zachowanie, że nie robiliście bydła. Zachowaliście się w porządku. Także jesteśmy z tego mega zadowoleni, naprawdę. Chcieliśmy podziękować wszystkim naszym sponsorom, którym jest Cargo Old School. Tutaj przedstawiciel jest, także brawa dla niego. Sal 22, Wąsik, sklep wędkarski, Ward the Carp, Under Carp i Kubek Team. Tak samo tutaj chłopaki. Dziękuję wam bardzo. Total Carp Bites, co tutaj zasponsorował kulki. I Łukaszowi Dolowi za nagrody pocieszenia, bardzo fajne. Dziękujemy ci bardzo, tak samo brawa dla niego. Myślę, że pogoda wam się podobała, bo pierwsze zawody są bez śniegu i bez deszczu. Także macie słońce, gdzieś jest słońce, także wszystkie stanowiska praktycznie złowiły ryby, oprócz dwóch, dziewiątki i trzynastki. Także no ale... Ale mamy dobry progres, bo która z nich stanowisk jest, to nie złowiły żadnych. Ogólnie na zawodach z podmiankami i z tymi rybami, które były do klasyfikacji te ponad 10 kg, to złowiliśmy ponad 450 kg, więc no, dosyć tego. Myślę, że dobry wynik jak na kwiecie. 350 kg około było ryb, które są w klasyfikacji tych trzech najlepszych. Bez podmianek. Bez podmianek, a te podmianki, które tam jeszcze doliczyliśmy, to było około 100 kg, więc też ładnie. I zacznijmy od pierwszej ryby. Stanowisko numer 2, Artur, waga 12-100. Teraz będzie Big Fish, stanowisko numer 7, Grzegorz. W tamtym roku Kuba honoru. Miejsce 9, stanowisko numer 8, 13-600. Yeah. To Dominika to mówi. Podobno. Rezerwy kulki dobre są faktycznie? Ty łowisz się, nie? Ty wszystko na to łowisz, nie? Łowisz się, nie? No to dobre. Jakbyś na to... Miejsce trzecie, stanowisko numer 2 z wagą 46. 600. A, to jednak coś nie. Na początku kosili. No. No. To żyje. Czekaj, to żeśmy im nie wręczyli. Dziękuję bardzo. Gratulujemy, proszę bardzo. Nie wręczyliśmy. Proszę. Teraz miejsce, to już było bardzo długo wyczekiwane, powiem szczerze, miejsce numer 2, stanowisko numer 12, w końcu nasze chłopaki. No, cześć, edycja chciałbym. Dobra, muszę tam wręczyć. Co tam?
Co? Co chcę? Chodzi tu zdjęcia. Ja nie, ja nie zrobię. Ja jestem inkognito. Co my sobie mamy zrobić z tym majtkiem? To ja nie wiedziałam. Mam do zdjęcia? Dzień dobry. Podtrzymam coś? Elegancko jest? No. Abyście tak kleli na tą dwunastkę. Stanowisko numer 7 z wagon, łączną wagą 58800. Rozbili panu. Piękne ryby połowione. O, wiadro, wiem, że spakuję do samochodu. Zrób tak, żeby było wiadro. Proszę bardzo, ja 800 wpadło znowu. O, przydaje, dzięki. Proszę bardzo. Tak. No tak. No dziękujemy bardzo, dziękuję. Dobry rodzin od rozlosowania. Tak. Wszystkie stanowiska, które nie dostały niestety nic, będą miały tam nagrody pocieszenia, więc i tak jest jeszcze jakaś szansa. Na stanowiska numer 8. No, no załadował ty. Dobry wariat. A co ty masz? Chcesz jednego miksa? Daj miksa, a ja ci mogę dać jeden pelet. I ostatnia nagroda pocieszenia, stanowisko numer 13. Chcieliśmy wam wszystkim podziękować. Organizujemy zawody we wrześniu na Radymnie. Myślimy, że dojdą do skutku. Także jeśli będziecie chętni, na pewno do was napiszę. No i myślę, że tyle. Dziękujemy za wszystko. Widzimy się na następnej edycji. Trzymajcie się. Ale jeszcze jedno.